Cześć, miałem z tej strony po raz drugi dzisiejszego dnia, tylko będzie teraz krócej, bo wtedy się za bardzo rozgadałem. Słuchajcie, kojarzycie taką postać jak Kamil Całek? To jest ten sierżant policji, który z warszawskiej policji, Komendy Stołecznej Policji, który ostatnio wystąpił w internecie z filmem, w którym powiedział, że rezygnuje ze służby, dlatego że służba policjanta polega na napierdzielaniu statystyk, na wlepianiu mandatów niewinnym ludziom i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie będę opowiadał całej treści jego wystąpienia, na pewno żeście o nim słyszeli, na pewno możecie przeczytać sobie w internecie, powtarzam jeszcze raz, Kamil Całek. W każdym razie po nagraniu tego filmu on dość szybko stał się za pomocą również pana Stonogi, stał się bardzo rozpoznawalnym człowiekiem w internecie. Wszędzie można było przeczytać o nim, obejrzeć w każdym programie informacyjnym jego wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przez jakiś czas w ogóle się na jego temat nie wypowiadałem, ale teraz się szybko wypowiem. Słuchajcie, bez wątpienia część jego argumentów dotyczących pracy w policji, tego, co mu się tam nie podobało, jest słuszna. Nawiązuję tutaj nawet do jednego z moich poprzednich filmów i tego nagrania tam z okolic Pomorza, prawda, że statystyka, statystyka i statystyka. Ale to, co on mówił o policji, to jest jedna sprawa. Interesuje mnie sama postać pana Kamila Całka. Otóż, słuchajcie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jest to funkcjonariusz z 3-letnim stażem pracy w policji, czyli raptem dopiero kilka miesięcy temu został de facto funkcjonariuszem policji w służbie stałej. Wcześniej przez 3 lata był funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej. Dopiero co został funkcjonariuszem w służbie stałej, a wypowiadał się jak brudny Harry, co najmniej Harry Callahan, ewentualnie Cobretti, ewentualnie inne tuzy znane z filmowych seriali policyjnych, przemawiało przez niego lata doświadczeń. A przypominam, że pracował w policji 3 lata, no i umówmy się, jeszcze w wydziałach takich, no, potrzebnych oczywiście, ale nie w wydziałach, o których można mówić, że to są wydziały takie konkretne, po które się idzie do pracy do policji. No chyba, że marzył pracować w prewencji albo w wydziale konwojowym, no bo w takim wydziale pracował ostatnio w Warszawie. W każdym razie to mnie troszeczkę uderzyło, że on tutaj z takim Marsem na czole i tego opowiada jak stary historie dotyczące policji, a de facto jest młody. Taki gość u mnie w mojej służbie na przykład, który miałby tyle służby, to jeszcze był traktowany jak młody, jak sierściuk. No. To jeszcze była młodzizna, kocisko. On tutaj się wypowiada o takich, w tak poważny sposób. Ale to nie jest jedna sprawa. Uderzyło mnie to, w jaki sposób on zaczyna po paru dniach o sobie mówić. On po paru dniach o sobie zaczyna mówić w sposób taki bardzo celebrycki. To oto on. Nie, kto mi tu będzie coś tam zarzucał, skoro mnie 2 miliony ludzi obejrzało już na YouTubie. Ja pokazałem prawdę o polskiej policji. Ja z honorem tutaj i w ogóle z chwałą. I takie górnolotne teksty. Podczas gdy zasięgnąłem języka troszeczkę u kolegów związanych z warszawską policją, wcale nie miłośników wielkich policji, ale zasięgnąłem języka u funkcjonariuszy, którzy powiedzieli mi, że generalnie no to taki typowy lawirant był. No. Gościu, który w przeciągu 3 lat swojej bytności w policji zmienił 3 razy miejsce pełnienia służby. Wszędzie mu coś nie pasowało z tego wynika. No i postanowił się zwolnić w błysku fleszy, ponieważ ja podejrzewam, że ta forma zwolnienia ma mu zapewnić rozgłos, który będzie potrzebny do kreowania kariery w cywilu, czyli przytuli się do jakiejś partii, być może do jakiegoś jednego z kandydatów teraz na prezydenta, przytuli się do Zbigniewa Stonogi, będzie tropił policjantów i tego typu rzeczy. To jest wykreowany chyba przez siebie, bo dość nieudolny, koleś, do którego nie mam krzty zaufania, mimo że, powtarzam, zarzuty w stosunku do jego zarzuty w stosunku do policji są słuszne, ale padły z ust kompletnie niewiarygodnego człowieka. A dlaczego niewiarygodnego? Uważajcie.
Kamil Całek nosi na swoim mundurze odznakę skoczka wojsk powietrzno-desantowych. Ja oraz moi koledzy byli żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej i spadochroniarze wojskowi. Osoby, które posiadają legalny, zdobyty tytuł skoczka wojsk powietrzno-desantowych, zwróciliśmy na to uwagę, bo po pierwsze odznakę skoczka nosi w sposób nieregulaminowy, za wysoko i trochę przekrzywioną, nie w tę stronę, co trzeba. A po drugie, no ni cholery nie wychodzi z jego życiorysu, o którym opowiadał, kiedy on miałby tą odznakę skoczka zdobyć. Odznakę skoczka wojsk powietrzno-desantowych można zdobyć, wykonując zadania na tą odznakę w czasie odbywania służby wojskowej. Albo zasadniczej służby dawniej wojskowej w jednostkach powietrzno-desantowych, aeromobilnych, komandosach i tak dalej, albo w czasie szkoły oficerskiej wojsk zmechanizowanych, albo jako policjant, kiedy służyło się w jednostkach antyterrorystycznych policji, które szkolenia spadochronowe wraz z wojskiem również też przechodzą. W takich okolicznościach można by było zdobyć odznakę skoczka wojsk powietrzno-desantowych. Coś tam się obiło, że on skakał w cywilu i podejrzewam, że na tej podstawie przypiął sobie odznakę skoczka, no bo jest spadochroniarzem. Ale odznaka skoczka wojskowa to jest zupełnie co innego niż odznaka cywilna, niż skoki cywilne, całe szkolenie wojskowe jest zupełnie inne. Ta odznaka świadczy o tym, że ktoś zdobył odznakę skoczka w WPD. On tej odznaki prawdopodobnie nie zdobył. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że wraz z kolegami spróbowaliśmy w kulturalny sposób początkowo zapytać się go o to, skąd ta odznaka, czy mógłby coś bliżej na ten temat powiedzieć. Odmawiał odpowiedzi na te pytania i sukcesywnie wszystkie wpisy takie ze swoich profili na Facebooku, wszystkie takie zapytania wywalał i kasował. Bez pytania, od razu wywalał. Dzisiaj miarka się przebrała, bo po raz kolejny napisał do niego mój kolega, który wcześniej zasięgnął opinii w Komendzie Stołecznej Policji, która to Komenda Stołeczna Policji poinformowała nas, naszego kolegę, a tym samym nas, że w dokumentach dotyczących pana sierżanta Kamila Całka w Komendzie Stołecznej Policji nie ma żadnych informacji dotyczących okoliczności, ani w ogóle tego, że on odznakę skoczkowych powietrzno-desantowych posiada i może ją nosić. W dniu dzisiejszym Kamil Całek odpowiedział wreszcie na jedno z kolejnych zapytań dotyczące GAPy, czyli odznaki skoczka WPD. Wiecie, co odpowiedział? Proszę mnie zrozumieć, nie mogę o wszystkim mówić. Niedługo okaże się, że Kamil Całek w przeciągu swoich 3 lat przygotowawczej służby w policji zahaczył się jeszcze o grom, siły specjalne i tajne misje w Bangkoku na przykład. Nie wiem. Daję temu człowiekowi szansę. Niech się wytłumaczy, co robi ta odznaka na jego mundurze i dlaczego unika odpowiedzi, w jaki sposób ją teoretycznie zdobył. Chyba, że dostał ją od kolegi, tak jak jeden z moich znajomych, który dostał odznakę mistrzowską skoczka spadochronowego Armii Amerykańskiej od kolegi i teraz nosi ją na mundurze, słuchajcie. Tacy goście też są. Dobra, słuchajcie, na razie to jest krótki filmik. Ciekaw jestem waszego zdania. I pamiętajcie, wszystkich ściemniaczy, ludzi, którzy kradną czyjąś chwałę, podszywają się pod kogoś, przypinają sobie odznaczenia, do których nie mają prawa, a w naszym kraju jest to wykroczenie. Niestety nie jest to przestępstwo takie w Stanach federalne. U nich jest to przestępstwo federalne, u nas to jest wykroczenie i mandat 1000 zł. Ale wszystkich takich ludzi, którzy sobie będą przypinać oznaki mojej jednostki albo oznaki spadochronowe, nie posiadając do tego uprawnień, no to będę, kurczę, generalnie pokazywał ich tutaj. Na tych, których jeszcze nie pokazałem, też przyjdzie kolej. Trzymajcie się, dzieciaki. A was, drodzy widzowie, żegnam w ten środowy wieczór. Na razie, cześć.